Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rising Storm. Witajcie moi drodzy. Oczywiście gramy po stronie Japonii. Dzisiaj mamy mapkę Kobura. Ostatnio walczyliśmy na Saipanie. Dobrze moi drodzy. Zagramy sobie... pytanie, co się nam tutaj przyda? To jest dobre pytanie. Obsługa lekkiego... Notarcz granatów. A, mamy to i to. Okej, dobra. Mamy snajpera. A, bo oni sapera nie mają i zamiast sapera mają tego kolesia z tym moździerzem. Dobra, ja bym sobie może wziął szturmowca na początek. Zobaczymy, jak tutaj wygląda sytuacja. Ja już nie znam do końca, znaczy nie znam tej mapy, gram na niej pierwszy raz. Tak więc zobaczymy. Moi drodzy, jak to wygląda? Dobra, atakujemy Amerykańców. O, Kobura. Mamy oczywiście kamuflaż odpowiedni. Gdzie biec? Tam jest to, co musimy zająć. Zmienimy magazynek, tak w razie czego. Na mapie są punkty, gdzie możemy uzupełnić amunicję. Dobra, to jest pierwsza linia okopów. Biegiem. Siema. Dobra. Oła, dostałem. No niedobrze. Ale dwóch żeśmy załatwili. Dobra, zostaniemy przy sobie przy tym szturmowcu. Ten pistolet maszynowy się naprawdę nieźle sprawdza. Co ważne, magazynek nie ogranicza widoczności, tak jak w przypadku... tego lekkiego karabinu maszynowego japońskiego. Dobra, troszkę żeśmy się zmęczyli. Chyba dostał. Dobrze, jak pójdzie tak dalej. Muszę tutaj za chwilę wezmę kolesia z tym moździerzem. Myślę, że mi się tutaj bardziej przyda. Do wykurzania Amerykańców. Wchodzimy. Dobra, załatwiłem go. Pójdę tędy. Trochę nas tu mało. Zrobić tak. Dobra. Przeładuj. Musimy oczyścić te okopy, moi drodzy. Zaczynamy to powoli przejmować. Tam jest ciężki karabin maszynowy. Zdjęty. Dobra,
A jednego chyba swojego załatwiłem. Ach! Z pistoletu dostałem. No ale słuchajcie, jakoś to idzie, jakoś to idzie. No 10 już mam na swoim koncie, pięknie. Nie ma źle. Naprzód panowie, naprzód, kolejna fala naszych wojsk nadciąga. Liczę na to, że damy sobie tu radę. Snajperem też się tutaj fajnie gra, chociaż snajperem czasami jest ciężko. Czyśmy to już przejęli? Nie, nadal żeśmy tego nie przejęli. Dobra, tu jest raczej czyste okopy są. Ale mnie zrobił z tego Thompsona. Cholera. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ciężko będzie się tu przebić. Naprzód, 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 naprzód. Dobra, troszkę żeśmy się zmęczyli. No słuchajcie, czasami nie... O, zabiłem go jednak. Czasami nie jest istotne to, czy typa trafimy, ale same przelatujące pociski obok potrafią przygwoździć przeciwnika. O Jezus, jeszcze miotaczem płomieni mnie poczęstowali na koniec. Dobra, zmienimy sobie tą klasę, weźmiemy sobie typa od tego moździerza, zobaczymy. Myślę, że się to nam przyda, bo ciężko jest się nam przebić, ponieważ oni tam do nas napieprzają z tych okopów strasznie. Niestety nie pokazało, ile mam amunicji. Przeładuj. O, zabiłem kolesia z tego moździerza. Pięknie. Mówiłem, że ten moździerz może się przydać. Dobra, naprzód. No słuchajcie, to jest właśnie gra dla mnie. Nie lubię Battlefieldów, nie lubię kodów. Właśnie dlatego, że one porzuciły realizm. Myśmy to przejęli? Tak, przejęliśmy to. Spokojnie. A słuchajcie, jak zobaczyłem, że w Battlefieldzie niektóre samoloty mają rakiety, mi się prawie na wymioty zebrało. Poległ. Dobra,
No, zgiń, dobra. Oła! Granat, cholera. Dobra, dobra. Nie jest źle, 16 załatwiono. O, tak, to są znowu Minecraftowe szczątki tutaj. Prawdopodobnie. Tam gdzieś był. Hej! Bara dostałem. Wezmijmy sobie tą klasę. Ech, no mnie kusi cały czas ten KMS-a. Spróbujemy z nim pograć. No, zobaczymy. Zobaczymy. Pierwsze pozycje żeśmy przełamali wroga. O, prowadzimy w ilości tiketów, to na pewno. To jest dobra rzecz. Dobra wiadomość. Kurde, to nasz. A jednak nie mój. Myślałem, że to mój, bo taki ten podobny mundur miał. A może byśmy tak spróbowali zagrać może snajperem? To niektóry karabin jest lepszy. Czy typ 97, czy typ 99? Myśmy 99. Zobaczymy. O ja, ten tu z kataną na nich wyskoczył. Dobra, ładny celownik. Przybliżenie może nie jest jakieś super duże, ale myślę, że mimo wszystko się przyda. Tylko dobrą miejscówę teraz znaleźć. To już się tutaj zaczyna walka na niewielkie dystanse. Szturmowiec. A jednak, kurde, się podniosłem. Dobra. Jak tu pójść? Jak tu pójść? Pójdźmy tędy. To nasz. No wejdź tu, wejdź tu, wejdź tu, wejdź tu. Tam się toczą zawzięte walki. Ja tu nikogo nie widzę. Podbiegnijmy trochę. Wow, 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 wow. Dobra. Zmiana klasy, bo tam nie ma żartów. O, ten się już bagnetu dorobił. Nie ma amerykańskiego Thompsona też. Dobra, atakować, moi drodzy. Nie ma co marudzić, atakować.
Dobra, tu na razie spokój. Jesus. A to... Byśmy przejęli tu, granat do mnie poszedł. Spokojnie. Oła! Granat? I też od swojego. Super. No, po prostu idealnie. Lepiej tego zrobić nie mogliście. Czemu się cofiam? Tego nie wiem. O! Chyba już wiem czemu. Koleś z barem tam stał. I tylko czekał, aż wybiegnę. Masakra. Jak tak można? Dobra, moi drodzy, zacysurza. Biegiem, 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 biegiem. A, wow, balon. Drasło mnie w rękę. Wali. Cholera, no! Powiedzcie mi skąd. Dobra. Kogoś tam trafiłem. Główkę. A, to był mój. Super. O Jezus. Aj. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Naprzód. Granat dymny poszedł. O, jednego załatwiłem. Nie. Nie załatwiłem nikogo. Dobra, tu jest znowu walka na większy dystans, tak więc weźmy sobie tego kolesia. A ten co? Do swoich będzie strzelał. Idiota. Naprzód! Zemmet ya da.
Te mamy bardzo dobre pozycje. Chyba sobie nogę skręciłem. Co my tam mamy? Ała, 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 ała. Kurde, ja tylko słyszałem pociski, jak uderzają w wodę. Masakra. Ała, kurde, rozstawili się tam z tymi karabinami maszynowymi, weź ich wyciągnij stamtąd. Dobra, naprzód. Nacierać! No teraz to my jesteśmy w opałach. Tracimy za dużo żołnierzy. Jak tu na nich uderzyć? No co za koleś? Wyskoczył mi tu po prostu z tym Thompsonem. Porobione. Nic nie widzę. Dobra, na spokojnie. Stamtąd mi wyskoczył koleś. Podejście do świątyni. Dobra. Nic więcej nie zrobię. Tam gdzieś biegł. Jezus! No! Cholera jasna, no z 50 metrów. Dobra, weźmy tego szturmowca i mi się chyba najlepiej gra. Mapa jest trudna, kurde, strasznie trudna jest. Niewiele widać. Ja też jeszcze nie do końca jestem przyzwyczajony do... Dobra, to tutaj żeśmy zaj... Tam jest nasz z tyłu. Co on kurna robił i dlaczego... pozwolili przeciwnikowi podejść tak blisko? Tego nie ogarniam. Mój kot gada przez sen. Nie wiem, czy to słyszeliście. Naprzód, 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 naprzód. Kurde, przepięknie. Zblokowałem gdzieś. Poszedł. Naprzód. No
razi tam ostro przecież. No wymień ten magazynek, człowieku! Dobra, poszedł granat. Ach! Aj, no cóż. Ale żeśmy się kurde przełamali w końcu. No może to nie jest moja zasługa, ale w końcu atakujemy już bezpośrednio świątynię. Jakieś resztki samolotu będą. Króle, tak. Samolotu. Japoński bombowiec. Atakować. Musimy to zająć. O Jezus. No cóż, bar. Na tym nie spodziewałem się typa z tej strony. Dobra, spokój. Dobra, ktoś jeszcze? Idziemy. Szybko tu. Ach, załatwił mnie, cholera. Ja wpakowałem swoje pociski w belkę. Podtrzymującą, która podtrzymywała maskowanie tych okopów. No niestety peszek. Ale bo go zraniłem. Dostałem jakąś tam asystę za niego. Dobra, w każdym bądź razie naprzód, moi drodzy. Wow, wow, nóg se nie połamać. Tak se krzywdę zrobiłem. Nacierać, kurde, na nich. Banzai. Nie no, Japończycy podczas II wojny światowej słynęli właśnie z tych samobójczych ataków na amerykańskie oddziały. A Jezus Maria, kurde. Też debil zatrzymać się na otwartym terenie i czekać, że się koleś wychyli. To nie było mądre. A z czego on do mnie walił? To jest też fascynujące. Powiem szczerze, mam wrażenie, że ta część, znaczy ten dodatek, jest trudniejszy niż... Granat. Po prostu cudownie. Jest trudniejszy niż Red Orchestra 2. Boty chyba też lepiej działają. Mam takie wrażenie, bo boty naprawdę potrafią być tutaj groźne. Atakować.
Jezus Maria! Chyba mnie tu nie lubią. Serio, miotaczem płomieni po ryju dostać to nie jest nic miłego. Amerykanie lubią takie zabawki. Nie widzę tu nikogo. Za bardzo, naprzód. Dobra, przejmujemy to. Dobra, przejęliśmy ten punkt. Teraz tam, 111 metrów dalej. Musimy nacierać. A, tu był Amerykanin. Zbliżyłem się na 50 parę metrów do celu. Jezus Maria, Amerykanów jak mrówków tam było. Już Alena załatwiłem. Jezus Maria, te miotacze płomieni robią niezłą rzeźnię. Naprzód. Nacieramy. Ale to byli nasi. No, tu jest dobra pozycja nawet. W pewnym momencie całkiem przyjemnie widać punkt. Przejąć. Chyba go załatwiłem. Uwaga, granat. Cholera! Bieg ten przede mną, już byli wycelowani i musiałem wejść kolesiowi po prostu pod celownik. Dobra, zmieńmy nieco plan działania. Uderzymy teraz z tej strony. Na przeciwnika, zobaczymy. A nie, jestem w tym samym miejscu, zobaczyłem. Naszych jak mrówków. Tam coś widać? Chyba nie. Przejmujemy punkt, to jest ważne. Dobra, granat poszedł. Kurna, boty wypierdalać już pod celownika.
On już nie żyje. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Dobra, teraz 155 metrów dalej. Kolejny cel, ostatni. Miejmy nadzieję, że go przejmiemy. Armia cesarska tak łatwo się nie poddaje. Dobra, kolej załatwiony. Walą tu, walą! Cholera. Dostałem z Granda. Stąd walą dosyć mocno. Gdzieś się zablokowałem. Naprzód, 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 naprzód! Jest trochę dymu. Dobre stanowisko dla ciężkiego karabinu maszynowego albo dla snajpera. No, ping wzrósł troszkę. Coraz to więcej ludzi wchodzi. Naprzód, 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 naprzód. Jakie zranienie? Przecież nikogo nie zraniłem. Tam zapadajmy granat. Cholera, no przeładuj to! Aj, dostałem! Cholera! Ale to było dobre zagranie. Kurde, wyczerpaliśmy uzupełnienia, na serio? Nie przejęliśmy tego, no. Ten tu ładnie się usadowił. Ale wygraliśmy, ej, wygraliśmy i tak, super. Poszło nie najgorzej, naprawdę, moi drodzy. No cóż, słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć, czołem, ciao, do następnego.